I've had wet dreams that weren't this good. They said I didn't belong. That it was impossible. That we'd never make it. But we knew together, we couldn't lose. My family's journey has been incredible. We wouldn't be who we are today without the sacrifice that my parents made. I love traveling a lot with my family, experiencing, you know, their food, their culture. In celebration of the all-new movie Rise, Xbox teamed up with Disney to create custom Rise travel cases, complete with a custom Rise Xbox Series S, headphones, and a portable screen. Oh, wow. I need one, too. That's us. The Boys and Girls Club of San Fernando Valley are getting travel cases for their traveling esports team. It means the world to me. It fills up my soul, knowing that I'm in a position to always give back. I remember when I got my first Xbox. Now you can enter for the chance to win a custom Rise travel case of your own. Just visit Xbox on Twitter. Disney's Rise, now streaming exclusively on Disney+. Rated PG. Thank you.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Z tej strony Jacek streamuję. Dzisiaj będziemy testować autobusa, który został dodany do Trackers MP. I oczywiście rozkład rozkład jazdy autobusowy z dostępnym w rogu, który widzicie, The Buzzword. Jesteśmy aktualnie w Poznaniu. Jak sami widzicie. Bądź też możecie nie słyszeć, bo wyłączyłem możliwość. Jeżeli chodzi o żeby jak ja mówię, to w Sybiradu też było mówione, nie moja bruszka. Widzicie, G29 jest na warsztacie akurat w tym momencie. W momencie, kiedy poruszę kamerą, to wy widzicie to samo. Więc żeby nie było. O. Musimy sobie to skonfigurować. Mi trochę to lata niestety. Włączę w ustawieniach naszych ukochanych dźwięki autobusowe, że w momencie, kiedy będziemy jeździć, będą słyszeć te dźwięki. Halo, halo. One się u siebie wyłączyły w grę, w słuchawkach. Miejmy nadzieję, że Emblia może jakoś wynagrodzi. Coś pójdzie. A my co, włączamy Spotify na sam początek sobie, w czasie jazdy. Muszę sobie połączyć, dokładnie. No. Muszę zobaczyć, jak pan to u was działa. Okej. Okay. No spokojnie, bo dzisiaj testujemy akurat też tracka na autobusie, jak i oczywiście i tak jest potrzebny też do, jak mamy ciężarówkę akurat. Ale dzisiaj testujemy akurat w tym momencie, w tej porze akurat autobus. Tak, dokładnie. Więc ja jadę. Ale za czym my pojedziemy, moi drodzy? To się jeszcze zaparkujemy. Zaparkujemy. I opowiem wam o The Buzzword. Żeby wam opowiedzieć, co to jest The Buzzword. To jest klient, który w momencie, kiedy nam się wyświetlą cztery kategorie, czyli asety. Asety są potrzebne akurat, jeżeli gramy na singlu. Asety The Busa, ciężarówka, znaczy ten autobus The Busa. Mapka chyba do testowania jest i coś i profil jest osobny do testowania The Busa po prostu. Krok pierwszy, jak uruchomić The Busa na naszym komputerze. Pobieramy ze strony thebusword.com, chyba z tego co pamiętam, klienta. Jak się nam zainstaluje? Prosta procedura jest taka. Otwieramy The Busa World. Jeżeli wyświetla nam się cztery kategorie, to trzeba tak jakby powiedzieć kontynuowanie nie robić. Wyświetli się wam okno do zalogowania. Jeżeli ktoś nie ma konta na The Busie, może zarejestrować się na The Bus World, korzystając ze Steama. Jeżeli ktoś ma już konto na The Busie, to musi mieć tylko i wyłącznie e-mail, hasło,
sobie ustawiacie, jak chcecie oczywiście. Wchodzimy. Pojawia się akurat w naszym okienku. W moim okienku się pojawia Coastline. Wybieramy map Truckers and Pet Bus Roads. Linia dowolna, jest ich około 50. My, że jesteśmy na tak zwanym Poznaniu. Z Poznania mamy tak naprawdę linię 7, czyli z Poznania do Pragi. I z tego co wiem, linię jeszcze tak zwaną 50, czyli z Poznania do Poniewieża. Dzisiaj wyruszymy z tak zwanego Poznania do Pragi, czyli linia 7, inaczej mówiąc. Przystanek Poznań, Praga. Będziemy zahaczać o 4 bus stopy count. I teraz uwaga, jeżeli bym wyłączył muzykę na ten przypadek. The next stop is Torino. Torino, a ja chciałem 7. Trzeba Poznań. The next stop is Poznań. Poznań, dokładnie. Możemy sobie zamknąć, znaczy zamknąć, zminimalizować oczywiście tego the password klienta. Natomiast jest tylko Eurotrack. Jeździmy dzisiaj na Eurotracku, tak nawet bym stwierdził. Więc w momencie, kiedy będziemy jechać, będziemy również też jechać autobusem. Ja tylko sobie wykręcę, żeby nie było. Jestem aktualnie na warsztacie w Poznaniu. I sobie jedziemy powolutku. Uważając też na innych graczy, którzy grają akurat autobusami, też tutaj ciężarówkami, bo się zdarza taka sytuacja, że w momencie, kiedy są na przykład we Francji, wow, we Francji, czyli w Calais, to tam wieczorem na przykład godzina 21, przykład, daję taki, godzina 21, jedzie sobie autobusem do Calais i takie zapierdziel ludzi. W sensie za dużo ludzi jest po prostu w jednym miejscu, ale... Pięknie na przystanek autobusowy, taki jak w Katowicach, tylko że tu Katowice akurat nie ma. Tam Katowice, tylko linii po prostu nie ma. Pytanie teraz, jak to działa, jak to wytłumaczyć wam po prostu, żeby nie było. Cofnąć sobie. Mucha jeszcze przeszkadza. Przyszła sobie. Jesteśmy na miejscu. Ustawienie, moi drodzy. Mogę odsłonić. Ustawienie. Jeżeli chcemy otworzyć sobie lewe, prawe drzwi, czy jakoś tak klawiszologia, proszę państwa. Ustawiamy sobie otwieranie prawego okna, zamykanie, otwieranie lewego okna i zamykanie lewego, jak i prawego. Ja mam tutaj na góra, prawo, dół, lewo, czyli pad kierunkowy, na padzie akurat teraz gram. W momencie, kiedy jesteśmy na przystanku w Poznaniu, proszę państwa, pokażę wam z tej strony, pad kierunkowy prosto i w dół. Otwierają się nam drzwi. Pesteń. Tak nam to mówi. Niestety. Jest kolejny autobus, przyjeżdża koło mnie.
Jak wszyscy pasażerowie sobie tutaj usiądą, jak najbardziej. The next stop is Wrocław. Dokładnie. Następny przystanek to Wrocław. Więc następny przystanek, jaki nam jest tutaj spodziewać, to nasz ukochany Wrocław. Więc w takim razie zaciągamy ręczny. Jedziemy dalej. A akurat autobusy jeżdżą. Trochę będzie przeszkadzał i track w momencie, kiedy będę patrzeć na tamtą drugą stronę, ponieważ tam mam czat. I to może być problematyczne troszeczkę. Światła zielone, więc tutaj jak najbardziej możemy się spodziewać interwencji. Takie szybkie spatrzenie, czy ktoś w ogóle... Ktoś pisze? Tak mówię, jacowo z Peli Husaria testują nowe autobusy. Dzisiaj? Na naszych drogach. I tak, którego używam teraz... Możecie znaleźć u wuja. Lutrejna. Więc... Potem wuja blot. 20, potem... że cashback dostaje to. Dzisiaj nam tak zwany taki niepotrzebny. Jedynie mamy tylko linię 7, czyli Poznań Praga. Praha będzie mówiło nam. Jak mówię, następny przystanek to Wrocław. O. Czeski akurat tutaj przewoźnik. Nasz gracz też jechał w stronę Poznania. Jeżeli chodzi o kompatybilność AirTraka, to powiem wam szczerze, że jest naprawdę ogromna. Po ETS-a, po Amerykana, po Farminga nawet 22, o nawet naszego ukochanego, że tak powiem, nawet Microsofta. Więc naprawdę jest bardzo spora ilość tego działania. Jedynie co instalujemy to ośmiorniczka i parę sterowników do naszej kamery. Do inaczej przerobionej PS trójki kamerą. Spokojnie sobie pojedziemy teraz do Wrocławia. Zabrać sobie pasażerów. Z tego co pamiętam, już testowałem te autobusy. Nie powiem. Ale... Powiem wam jedno, że... Następny chyba ten przystanek to jest chyba... Trakę z MPHQ, czy jakoś tak... Nie wiem... Jeszcze jaki tutaj jest oczywiście. Witam kolejne osoby, jeżeli ktoś chce oczywiście zafollowować, to proszę bardzo. Nie będę zmuszał nikogo na siłę oczywiście, ale jak zawsze dziękuję. Dokładnie. Unik ruchu AirTrack. Jeżeli chcecie dostać cashback od sprzedawcy, to w mailu do sprzedawcy, czyli do Waczego, pisz kod rabatowy wujoblut, 20% cashbacku na konto wam wraca. Czyli powiedzmy teraz jeńca kosztuje 300, niestety, inflacja.
Jeżeli dostaniecie 20 zł cashbacku, to będzie yupi. A i niedługo też będzie upgrade kierownicy obecnej. Obecna moja kierownica to jest Seaborg 400 od Genesisa. Natomiast obecna, która będzie już za jakiś czas, to na pewno będą Logitech. Tylko zobaczycie, jaka to będzie kierownica od Logitecha. Odpowiem, że to będzie jeszcze kierownica ze shifterem. Aha, dzisiaj coś siadło. Pytanie co i dlaczego? To jest bardzo dobre pytanie. 40 km mamy do naszego ukochanego Wrocławia. Więc naprawdę, naprawdę niedużo. Będziemy sobie na razie podróżować. Zrobimy sobie taką dłuższą trasę, ponieważ z naszego ukochanego Poznania do Pragi, z Pragi też jest tak mniej więcej do chyba Düsseldorfu. I później z Düsseldorfu do Calais jest, więc wiem to na pewno. Więc na pewno będziemy to testować. Jak na razie nie ma Ikarusa, to jest pewne, jest tylko jeden autobus. Więc to jest na razie sam początek tego jakby startu projektu na trakach HP, czyli autobusy. Dokładnie. Będziemy sobie podróżować 14 km jeszcze. Dzień dobry, witam serdecznie, widzów Wuja Blue Traina. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie i dziękuję też za rajda. I dziękuję też za followa. Dzień dobry, wieczór. Dzień dobry. Jakie na wieczór? Witam bardzo serdecznie rajdowiczów Wuja Blue Traina. Testujemy się powoli, na razie tutaj jedziemy w stronę Wrocławia do naszej ukochanej Pragi. Trochę sobie radia też będzie we Wrocławiu. Dziękuję. Witam serdecznie, o sobie też pytam. Więc jak najbardziej. No gdzie panie z tą ciężarówką jedziesz? Że z tą lokomotywą, chciałbym powiedzieć. Gdzie? O, Gondzio jakiś jedzie. Może to Ata? Pięknie, przepięknie sobie par... Okej, dobra. Jednak to tu jest. Jednak to tu, czyli... Muszę wycofać. Thank you.
zasnąć jeszcze. O. I teraz pięknie sobie otwieramy drzwiczki. Wrocław. Dokładnie, Wrocław. Witam serdecznie, co tam, jak tam panowie, słychać? W pięknym świecie Minecraftowym też, żeby nie było. Ponad 4 pasażerów tego? Okej. Okay. Okej, okay. Może też być i tak. The next stop is Truckers MPHQ. Dokładnie, Truckers MPHQ. Czy jakoś tak. Tak. Jedziemy w tym momencie na e-tracku. Sobie wyjedziemy akurat z kulisy? Nie. Zahaczyłem o barierkę, okej. Dobra, to jak... Outtake passenger. The best word client, Mordo. Zaczyna padać deszcz, no nie. No. Teraz możemy jechać. Przynajmniej. Troszeczkę jak będziemy tutaj jechać po tych liniach, to możecie zauważyć, że czasami tył autobusu jest przezroczysty po prostu. To jest takie niedociągnięcie ze strony zakresu. Chyba że się mylę, no to nie może być też inaczej. Skręcenie w lewo. W prawo chciałbym powiedzieć. Lewo. No i zaczęło padać we Wrocku. Pewnie w trakcie MPHQ też będzie padało. Obie. N. Uła, żarówka się zapadła pod ziemię. Okej. Pod mostem zawsze nie pada. Tak zawsze jest. Dzisiaj czat milczy. To jest tak zawsze. Czat milczy. Uła. Prime Logistic nawet jedzie. No i też pada. Jednak Polska niedobra, bo pada. Nie dożartuję. Klakson na trakasach. Uchami czasami lata. Dzisiaj. Światła skręcamy. No. Już czerwone było, ale... Hamowanie w deszczu podziękuję sobie oczywiście, żeby nie było. Pięknie pasażerowie sobie tam siedzą. Panie, nie za wygodnie panu tam? Może wygodnie jest.
To ja wiem. Nie wiem. A dzisiaj coś tak pada w Lewocku teraz o tej godzinie. Górę ma ciężko, jak widzę. Będziemy inaczej teraz. Cały czas nam tam prowadzi. Przecież tu też nas poprowadzi. Tam nam każe tak dziwnie zawrócić, jak wyjedziemy, oczywiście. O. Co tam, jak tam? Wielki świecie, u mnie bardzo dobrze, jak widać i słychać, i też nie widzieć. Wierzę, panie, pozwalam. No, pozwalam, jak zawsze. I zajrzymy na zajezdnię sobie w Truckers MP HQ. Gdzie tym razem mamy tutaj zaparkować? O pana Dexu, my game. Truckers MPHQ. Dokładnie. Truckers MPHQ. The next stop is Praha. Praha. Bierzemy sobie i jedziemy do Praha. Przykazy, jak jesteśmy, to żeby nie było. Jak wygląda całe Truckers MP od strony przystanku, oczywiście. Troszeczkę sobie pana naszym układem trochę zem PHQ.
to było na naszym ukochanym, tej skromnym. O, przestało padać. Okej. Okay. Przestało padać, jak odpaliliśmy tryb widokowy na przystanku AKS MP HQ. Następny przystanek to Praga, oczywiście. Więc sobie polećmy do Pragi. Można też i tak jechać. Albo i też tak. Jak to woli. Czerwone. Trzeba uważać na tych czerwonych. Zielone. Nic nie jedzie. Przynajmniej. Mucha się czegoś nie najadła i ze mojej krwi, znaczy co? Troszeczkę wolno przyspiesza, ale przyspiesza sobie. Autobus ma swoje plusy, swoje minusy też. Plus jest tego, że pasażerowie mogą wsiąść. Plus, że autobus dostępny też jest. Troszeczkę minusów jest, że musimy klienta The Bus Award pobrać na pewno. Że drogi jest jak na euro. Autobus. Jak dojedziemy do Pragi, pokażę wam, ile kosztuje taki autobus w momencie, kiedy go zakupimy z tym malowaniem, o którym obecnie jeszcze. O, ktoś dostał kika. No. Musiałem się pooglądać, czy nic nie jedzie. Więc sobie jedziemy na spokojnie do Pragi. Najlepsza jest komenda w South Alercie i ona jest tylko jedna dostępna. Musiałbym wyłączyć muzykę wtedy. Ona tak działa. Mucha się faktycznie coś dzisiaj nie najadła. Tęsknię mi do gwiazd. Jestem sam, uciec nie mam jak. Tak.
Co powoli jedziemy, prawie barierka była. No. Pociągowy kolejowy ten jest. No i musimy poczekać i tak. Tak sobie pożegam. Oj, panie, o Boże, święty ty mój. Witam serdecznie. Kolejne osoby witam. Uła, dzień dobry, witam serdecznie, panie. Panie Pterodaktyl. 1-3, 1-2. Jak ty jeździć autobusem normalnie, panie? Musisz pobrać The Buzzword klient, żeby wozić ludzi. Następnie kupujesz sobie takiego oto autobusa w... Najmoda. Pobierasz z oficjalnej strony thepassword.com. Muszę znowu założyć mojego e-trucka oczywiście, żeby nie było. Chodzisz na tak zwanego The Buzzword. Jeżeli nie masz konta na The Buzzword, rejestruje się za pomocą Steama. Jeżeli takowe konto masz, to email hasło. Hasło jest takie, jakie sobie wymyślisz. Logujesz się, pobierasz klienta. Jak się pobierze klient, kontynuujesz, wyświetlają ci się cztery okienka, czyli asety, tam autobus, mapa i profil. Pomijasz to, kontynuujesz dalej, logujesz się i dopiero masz launcher, gdzie możesz sobie wybrać trasę Truckers MP Bus Routes i wybierasz sobie linię, na przykład aktualną siódmą, którą jadę do Pragi. Jeszcze jak wyciszę muzykę tylko. No. Wiem, że to działa na Simie, który obecnie jestem akurat. Na Simie jestem obecnie. I też testowałem to na promocie. U mnie to na promocie tak działa. Kompnie, czyli w na przykład w mieście Liege, jak byłem, to na promocie chyba przystanku autobusowego w Liege nie ma. Więc czasami to na promocie działa, raz nie działa. Więc trzeba spróbować po prostu na promocie. Możemy jak najbardziej. Pracę. Panie Redaktyl, jeżeli masz tak SMP, jak najbardziej można. Bo te autobusy, które są tu, dziękuję Ramal za followa. Siemka, witaj. Redaktyl, jak najbardziej można, konwój. Tak, SMP, pobierasz launcher. Jeżeli masz obecny, logujesz się tak na The Buzzword. Wtedy możemy pograć na Sim 1. Co tam, jak tam w świecie, panie Ramarze, Ramalu, słychać? Jak widzisz, testujemy sobie The Buzzword, czyli autobusy, na e-tracku jeszcze. Więc jak najbardziej można jak najbardziej. No. Dobrze, że ja mam na telefonie czat. Jakbym tam, o, tam się wyświetlił, to tak XD troszeczkę.
A, to dobrze. Dojedziemy do Pragi. A gdzie tam do Pragi? Poczekajcie, komunikat. Komunikat prosto z Sound Alertu. Mi się wczyta po prostu. Bo to mam akurat takie świeże stawione. Bo to albo w niedzielę. Tutaj radio Belle Husaria. Dzień dobry bardzo. Jeździmy dla zabawy i radości. Nie wiemy każdego normalnego gracza, chcącego miło spędzić czas, pojeździć i pogadać. Starajmy się grać uczciwie, nie taranować nikogo, nie wyzywać itp. Prosimy o niedołączanie do firmy graczy poniżej 18 roku życia. Będziemy takich ludzi eksmitować bez ostrzeżenia. Jeżeli ktoś chce dołączyć do firmy, należy mieć skończone 18 lat. Warunek konieczny w filmie Belle Husaria. Radio Belle Husaria poleca. Ja co, bo? Tak. Jest taki fajny sound alert właśnie u mnie na kanale Belle Husaria poleca i takie. Takie jest końcówka. Belle Husaria poleca. Ja co, bo? Po prostu. Więc sobie dojedziemy jeszcze do Pragi na przystanek, żeby nie było. Ja muszę zobaczyć. Smaczny Goramal. Jak coś, jak lecisz na obiad, to smacznego. Smacznego, smacznego. Wszystkim, którzy jedzą też. Ja akurat mam późną perię. Dobrze. Nie jesteśmy w Pradze obecnie. Obecnie jakiś jest ruch tu? Ale druga, gdzie ja tu mam stanąć? Aż tam? Pan Johnny, okej. Okay. Uła. No to otwieramy drzwiczki. Bus terminates here. Tak. Please take your belongings with you. Dokładnie. To był komunikat, który nam powiedział, że dojechaliśmy do celu. Teraz pytanie. Jak z naszej ukochanej Pragi, której obecnie jesteśmy, pojechać dalej? Tylko sobie przesunąć, bo mam na większym ekranie, żeby nie było. Ekranu. O. Nie ten ekran. Pierwszy. Uła, cały czas tu leci. Halo. Dlaczego? O, kurwa. O. Pokażę wam na przykładzie pulpitu. Tu jest pulpit, tu mamy The Buzzworda, którego obecnie mam w tym momencie. Chcemy na przykład sobie wybrać teraz Pragi. Do Düsseldorfu. Linia 10 jest z Praga do Düsseldorfu. Jeżeli ktoś się logował po raz pierwszy, to będzie miał SC z Europy V144+.
Zjedziecie na Truckers MP Passwords. I tu jest bardzo dużo linii. Jak sami widzicie, najdłuższa jest z tego co widzę tutaj Limones Turin i Turin Limones. Chyba, że też jest długa tutaj. Bastia Bonifacio. Jest bardzo. Jest 50 linii tylko. Więc my tylko linia 10. The next stop is Praha. To możemy sobie zminimalizować, jak sami widzicie. I nie ma żadnego tutaj naszego ukochanego problemu. Jedziemy dalej. Obie. A musimy zobaczyć, gdzie my mamy się wstawić. Już chyba widzę. Tylko odczepić ten tak zwany łączny. Każdym tym. Lecimy. Za dużo trąbienia. To już? No, z automatu też, jak podjedziemy właściwie, to też tam to jak na razie widać, leci też. Miałem pokazać, ile faktycznie taki autobus kosztuje. Nieważne, czy to jest DAF, czy to jest Renault, czy to jest Iveco, wszędzie możecie to znaleźć, tak naprawdę wszędzie. Jeżeli ktoś ma już to wszystko zblokowane, jest public, samochód publiczny, jeżeli ktoś ma patrona, no to ten u góry jest dostępny. I z tego co widzę, tu też jest skoda zwykła dostępna. Przejeżdżacie na sam dół i macie Blue Bassa Star czy Power GV. Obecnie kosztuje on 553 388 euro. Możecie go w takiej konfiguracji sobie zamówić. Przy czym możecie sobie ustawić szyby. Podoba się akurat tutaj jest standardowy 240 koni mechanicznych lub 215 koni mechanicznych możecie sobie tutaj ustawić jak najbardziej. Skrzynia biegów jest tylko jeden bieg, tak jak tutaj mówiłem. Szyby przyciemnione i tu jest ważny komunikat. Możecie mieć z GPS-em, czyli z tym, lub też bez niego. A tam jest mały szczegół. Malowania. To, co jest obecne, jest w cenie tego autobusu. Natomiast, jeżeli weźmiemy to, które obecne mam, musi dołożyć 1087 euro. Tu bardziej faktycznych takich dodatków możecie sobie dołożyć. One są praktycznie, jakby tak powiedzieć, sobie możecie dodać i wtedy powiększa wam się kasa za autobus. No. Mój autobus, który chyba tu mam dokładnie, ma 3800. Garaż Liege, tak dokładnie, 215 kg koni mechanicznych ma tylko. Na razie sprawuje dobrze. Tu se odznaczę po prostu. The next stop is Frankfurt am Main. Dokładnie. Jedziemy teraz do Frankfurt nad Mainem. Sobie zamykamy pięknie drzwi od naszego autobusu i próbujemy jakoś wyjechać. Oczywiście odhaczając ten hamulec ręczny. Nie ściema.
Panie China, proszę mnie tu zejść. Fioletowe autobusy. Hot food. Po prostu. Po prostu nie lubię, jak jest fioletowa ciężarówka. Albo co najbardziej irytujące. Różowa ciężarówka. Można i też tak. Frankfurtu mamy 400 tylko. Też nie jadą. O, niech jedzie. O. Polska też tu jeździ, jak widać. Palasz kierunki? Zjeździ? Okej. Może być też tak. Dokładnie, Frankfurt nad Menem jest następny przystanek. Musimy tank Schnella zrobić. A nam brakuje z naszym ukochanym paliwem. Więc pojedziemy teraz na tank Schnelle. Ją zatankujemy. Mamy tylko śpiocha, żeby nie było.
Palala. La la la. La 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 la. Tu 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 tu. Tu 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 tu. Za mi się gubi jak lewą stronę odchyla troszeczkę. Troszeczkę sobie pojedziemy do tego Frankfurt in at minim. Tobie. Wow. Właśnie się wyświetliło, że nam się kończy paliwo. Więc jedziemy sobie na stację. Tobie. Da 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 da
If I in the arrows, I'll have an idea of fears. I'm in the idea clear. What did you say that I fear? If I in the arrows, if I in the arrows. Jestem dopiero w Norymbergu. Tobie. Więc... jeszcze 160 km do Frankfurt nad Menem.
here. A friend, yes. A friend, yes. Jeszcze 93 km, moi drodzy, do Frankfurt nad Menem. A teraz do Düsseldorfu, którą obecnie jedziemy, jest linią 10. Jest Pragi do Düsseldorfu. Drodzy, w Düsseldorfie będziemy... Coś będziemy robić. To najważniejsze będzie. Do Frankfurtu. Ważny komunikat. Jacobo. Radio PL Husaria poleca. Jacobo. Z K
skręcamy do Frankfurtu, moi drodzy. W takim naszym ukochanym gronie. Więc skręcamy sobie na przystanek w Frankfurt nad Mainem. W tym momencie 15 km jeszcze. Będziemy sobie malutku skręcać sobie Auschwalt. Radio też jest włączone. Ej, nikogo nie ma. Więc możemy jechać. Przynajmniej w tym momencie. Dobrze, ktoś pamięta od spokola, stałem tutaj w fotelu. Z przypadek sobie. Żeby sobie też pojeździć autobusem akurat. Kolejni gracze sobie też tutaj jeżdżą. A my mamy zielone. Dobra, peron trzeci w takim razie teraz, w tym momencie. Otwieramy sobie drzwiczki, tak było mówione. Dokładnie, Frankfurt nad Mainem. W momencie. The next stop is Köln. Teraz będzie Köln. Jak to dziwnie tak mówię, takie Köln. Oczywiście zaciągamy sobie łącznie. Więc jedziemy. Jedziemy do Köln. Niech wyjeżdżają sobie powoli.
Amazon Prime Video. Z czego? Odpowiem wam. Jest to Mass Effect w edycji Legendary, Grid Legends oraz Need for Speed Heat, które są dostępne na platformie oczywiście Origin. Idziemy do Köln. O, tam jechał lag. O, tu jedzie ciężarówka. Po mnie. Lag. Okej. Można i też tak. Żeby nie było. Ręce, góra, biodra, bok, na okrągło, cały rok. Noga, prawa, na okrągło, cały rok. I teraz jedyny w swoim rodzaju przez wami, kochani, kawalerii. Dopiero chwilę z nią chciała iść na bale. Mówiłem, że na chwilę, ale skoczymy nad ranę. Pyta się mnie, czy piły mała, co to za pytanie. Biorę mi sam na tyle, ona boli na kolanie. Ej, wołamy barman, polewaj drink. Najlepiej Bacardi, ile znów tam mandaryn. To się kurczy czas, nam robi mi maling. Wyjęłeś tym sam, nie ma czasu na pomyłki. O, Wenezuela, Casablanca, ani Katar. Stewarda jakiego się dla mnie i mojego brata. Tutaj liczy się udarek, przetarka nie strata. Nie za to pierwsza, nie za private jet, ja tak lata. Ziuma na mieli, to zarabiamy Batman. Auto. Nie lubię aut. Znowu
znowu pada. Zaczyna padać nam. Ale spokojnie, mamy jeszcze jakieś 5 km do Köln. Więc trochę sobie jeszcze pojedziemy do tego Köln. Tak, jak lubię, jak The Password mówi takie next stop at Köln. Dobra, to tak. Więc sobie pojedziemy jeszcze Köln do Schiedorf pewnie. Chłopie, co ty robisz? Co ty, chłopie, tutaj robisz? 60. Tylko mnie jedziesz. On też tu zjeżdża akurat. Obie. On dwa pasy? On. Nie wiem, czy go wyprzedzę. Jak jedziemy tak... Tak troszeczkę niebezpiecznie jedziemy, ale okej. Nie, dam radę. Choć się przejeżdża. Robię jeszcze. Na razie się przejaśnia. To tam jedzie ciężarówka. Nie. China people. Okej. Może być i też tak. Będziemy się powoli zbliżać do miejscowości Köln, bo mamy 30 km jeszcze. Ale je... Au!
Zatrzymał się. Ale jechał. A my zielone. Ale pamiętać trzeba, bo tu. Na mnie tym. Jadam. Tak sami wiedzieliście. Na czołówę prawie, że. Jesteśmy w Köln, czyli w Kolonii, moi drodzy. Jesteśmy w Kolonii, wpadającej, pada akurat nam. Pada akurat w Kolonii. Zielone. My tu też pojedziemy tak inaczej. Jak nas poprowadziło. Zielone. Było żółte, ale było zielone pierwsze. O, teraz mamy czerwone. Jak będziemy mieć zielone, będziemy ruszać dalej. Zielone. Przystanek Köln. Tam, seriously. Otwieramy sobie drzwiczki. Köln. Jest Köln sobie. Jaki będzie następny przystanek, to pewnie będzie Düsseldorf. Ale zobaczymy oczywiście. The next stop is Düsseldorf. Dokładnie. Düsseldorf. Także w Düsseldorfie. Sobie odciągniemy sobie naszą. A mogło się stanąć teraz tak, że za bardzo cofnąłem sobie. Ale. Wyjeżdżamy z tego Köln i kierunek oczywiście nasz ukochany Düsseldorf. Więc jedziemy. Albo padać już. Jeszcze został Düsseldorf na naszej trasie oczywiście. Zielone. I jedziemy do Düsseldorf. W tym momencie.
Nie wiem, dlaczego pisze Arrival at 18.04. Nie wiem. Jak? A, bo jest 18.11, okej. Nie wnikam. Nie wnikam sobie, że tak jest. Take electric pass. Okej. Okay. Że to jest prawdziwy elektryczny pas. No. Można i też tak, oczywiście. Jak najbardziej. Można i też tak. I witamy w Düsseldorfie, moi drodzy. W tej chwili dojeżdżamy do Düsseldorfu, do przystanku. Pozostało 2 km. Ile w Düsseldorfie? Nawet nie jestem w stanie chyba tam sprawdzić. Podajże. Jest 9. 39 osób. No tak, prawie w kanale. Że dwa razy. Jeszcze. No. Tak jest wieczorem w kanale, niestety. Poczekam. Żeby sprawdzić teren, czy mogę jechać. Pani Black Money, możesz jechać. No, skręcasz tu. Skręcam w prawo. W takim razie. W lewo. Mylą mi się. Niestety. Chłop skręca w prawo. My jedziemy prosto. Na przystanek w Düsseldorf. O, jest czerwone. Na czerwone trzeba patrzeć, niestety. Taki wymóg. Ja tutaj na DKS-ach zrobili. Zielone, dobra. Zahaczę, no. Rzeczkę. Może też tak. Panie Jabronisław. Jakoś tak. Chłopcy zapomniał skręcić w lewo? Na lewy pas? Prawego ja. Okej. Lecimy durem z Düsseldorfem oczywiście. This bus terminates here. Please take your belongings with you. Dokładnie. Moi drodzy. The bus job has been finished. Oczywiście. Zamknijmy sobie już
momencie dodaję ład jazdu, czyli staniemy sobie po drugiej stronie, żeby nie było. Staniemy sobie tu. Pasażerów już nie ma. Nie będzie na ten tutaj nasze spotkanie. Ja dziękuję w imieniu linii Pelusaria na naszej trasie tutaj z Poznania do Düsseldorfu z przystankiem w Pradze. Moi drodzy, to by było na tyle dzisiaj z tej podróży autobusami, ale nie. Regulujcie jeszcze odbiorników, że tak to ujmę, ponieważ pójdziemy z rajdem do kogoś, zobaczymy kto jest na naszej liście, żeby nie było. Czy ktoś tu z naszych obecnych jest? Też nie ma. A dzisiaj pójdziemy do wuja Farmela, a tu, żeby nie było. Moi drodzy, dziękuję serdecznie za obecność w dzisiejszym live, oczywiście, żeby nie było. Przechodzimy do wuja Farmała. Jeszcze się zobaczymy na pewno gdzieś wieczorem, ale się oczywiście zobaczy. Anulowałem? Czekaj, bo czasami tak... Czasami się robi, że anuluję samo. Teraz powinno być dobrze. Nie ta, że tak powiem, rameczka. Dziękuję za gościnę i miłego oczywiście dnia, czyli wtorku oczywiście życzę. Najbardziej rzecz ujmując, będę się odpalał chyba wieczorem, później oczywiście. Także do zobaczenia później wieczorem.